Dziś chciałem się podzielić z Wami kilkoma myślami na temat tego, co ryzykujemy, kiedy ulegniemy strachowi. To, że się boimy, to jeszcze nie jest nic złego, to tylko głupi się nie boi, ale kiedy pozwalamy, że strach kontroluje naszym życiem, no to z siłą rzeczy nie możemy realizować tego, co Bóg chce od nas. To, czego Bóg od nas oczekuje, jest zawsze ryzykowne. Dlatego Pismo Święte mówi, że Bóg nie dał nam ducha strachu, czyli bojaźni, ale mocy i miłości. Zobaczcie, że mocy, miłości i zaraz dalej jest trzeźwego myślenia. To jest widzicie do Tymoteusza, czyli tak poucza swego młodego, można powiedzieć, wychowanka w wierze i zna jego przypadłość, że ten młody człowiek chyba jest trochę strachliwy i dlatego właśnie go uczy. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie? Moc pochodzi od Boga. Straszą nas ludzie, straszy nas diabeł. Owszem, mogą być potężniejsi od nas. Diabeł na pewno jest, ludzie być może. Ale wobec mocy Boga są praktycznie parą, niczym. Także stąd jest to trzeźwe myślenie, nie? Że trzeba trzeźwo ocenić sytuację. Jeśli idziemy za Jezusem, no to On się o nas troszczy. On policzył wszystkie włosy na naszej głowie. On mówi, że jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli i tak dalej, nie? Ale jest jeszcze coś więcej. Warto, można powiedzieć, rozsądzić ryzyko. Jeśli jest strach i on mówi, no nie rób tego, nie? To jeśli pójdziesz za strachem, to przegrałeś na 100%. To już po prostu ty myślisz, że coś zachowałeś, a w rzeczywistości przegrałeś coś najważniejszego. Nie słuchasz Boga, a słuchasz diabła, bądź boisz się innych ludzi. Czyli pójdziesz za strachem, na pewno przegrałeś. Postawisz się strachowi, czyli postąpisz odważnie, to po pierwsze na pewno wygrałeś, bo posłuchałeś Boga, na pewno okazałeś miłość Bogu i być może innym ludziom, ale jest wysokie prawdopodobieństwo, że odniesiesz sukces. Warto to wziąć pod uwagę.